Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy na wizji, Mario. Wstaliśmy sobie, jemy sobie śniadanko, próbujemy ogarnąć internet, ale nam to nie wychodzi. I była burza, w sumie nawet, ale jesteśmy w strategicznej pozycji. Nie ma drzew dookoła, w sensie nie zwaliłoby się żadne drzewo. No i tam jest góra i tam jest góra i chyba wiało, tutaj w ogóle nie wiało od tej burzy. Tak jakby, no nie wiem, jesteśmy w dołku i chyba tutaj nie wiało po prostu. Właśnie ogarniamy profil dzisiejszej trasy. Wygląda on tak, czyli jest na początku pod górkę, potem z górki pod górkę, a potem w miarę płasko i pod górkę. Sobie klocki. Dlaczego? No bo górki są i wytarły się. Nie były nowe. Tak też jak mój napęd, który dzisiaj się okazało, że też nie najlepiej znosi góry. I wypadałoby wymienić co najmniej kasetę i łańcuch. To jest piecek z narzędziami. W środku są... się otworzy uszka. Hops. Rękawiczki. Oliwka, dętka, klucze, łyżki do opon, trytki. Trytki, jedna z najważniejszych rzeczy. What the fuck? Jesteśmy tutaj na kempingu, tam jest niby jakaś impreza, więc no będziemy spać mimo imprezy. Tylko nie wiemy jak z pieniędzmi, jak z recepcją. Tu jest napisane, że sprawdzę kempu mobil. Dobra, i co teraz? Dzwonimy? Czy pukamy? Chyba pukamy. A to jest, żeby dzwonić. Zamknięte. No to dzwonimy. Zadzwoniłem sobie pod tenże podany numer. Ale jak to pani powiedziała w słuchawce, wołany uczestnik, niemniej coś tam. W każdym razie chyba ma wyłączony telefon właściciel tego przybytku. No, ale może go w końcu znajdziemy. No. Tutaj Marysia i nasze rowery. Zeszedłem tam na dół do ludzi, którzy tam się świetnie bawią. No i nie wiedzą, gdzie jest właściciel. Są pogłoski, jakoby może zachlał. To się chyba po prostu rozbijemy. A co będzie dalej, to zobaczymy. Tam Marysia poszła się rozejrzeć. Jak wygląda sytuacja. Czy jest gdzie się ładnie rozbić. No jest basen. Małym, ale jeszcze drugi basen. Taki mniejszy tam jest, to go nie widać. Tak. No ale gdzieś tam jest dużo trawnika ogółem. No niby tak, ale nie wiem czy tam można. Można, nie można. Właściciela nie ma, to nam nie powie. A jak tam zabawa? Ty, oni wracają już. Tu jeden zespół, drugi i tu trzeci. Ale heca. Tutaj tyle ładowania. Tu ładowarka, tu jeszcze jedna ładowarka.
łącznie tyle kabli tu wychodzi. O, a tu jeszcze ładowarka, jeszcze jedna. Teraz będzie gotowanie z wodą gazowaną. Ale się na tym makaronie wygazowuje. Ulala. Dobre, pomarańczowe. Chyba nie będę tego przykrywał, raczej wykipi. I to koniec tego dnia. Noc przebiegła spokojnie pomimo imprezy, a za nocleg zapłaciliśmy rano.